Lego produkuje małe i naprawdę kolosalne budowle. W dzisiejszym odcinku wspólnie z Pudim Ninją przyjrzymy się pięciu największym zestawom Lego wydanym do roku 2020. Wiem, że ten temat na pewno został już wiele razy dogłębnie poruszony, ale ja też postanowiłem nagrać coś takiego. Jeżeli nie wspomniałem o jakimś zestawie, to bardzo przepraszam, każdy może się pomylić. Lego Harry Potter, ulica Pokątna. Zestaw wydany w 2020 roku liczy aż 5544 elementy. Zawiera 14 minifigurek Lego, ale jego cena katalogowa wynosi aż 1850 zł. Lego Creator Taj Mahal. Zestaw po raz pierwszy wydany w 2008 roku. Wtedy ilość klocków wynosiła 5922. Wydany kilka lat później zestaw elementów miał już 5923. Tak, różnica była tylko jednego klocka. Lego Harry Potter Zamek Hogwarts. Zestaw wydany w 2018 roku jest jak dotąd największym zestawem Lego Harry Potter. Zawiera on 6020 elementów, a jego cena katalogowa to ponownie 1850 zł. Warto wspomnieć, że ten zestaw jest w skali mikro i nie dostaniemy tam figurek, tylko takie pionki z Lego. Sokół Millennium. Wydany w 2017 roku Sokół Millennium był już którymś z kolei sokołem od duńskiej firmy, ale jako pierwszy osiągnął taką ilość elementów. 7541. Cena katalogowa to 3500 zł, ale już teraz jest dostępny za około 2777. I numer pierwszy na tej liście, 936 elementów Lego Creator Expert Colosseum. Zestaw kosztuje 2250 zł bez grosza i jest jak dotąd największym zestawem Creator Expert i w ogóle kreatora. Chciałbym jeszcze dodać, że zestaw będzie wysyłany dopiero 14 stycznia 2021 roku. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Cieszę się, że Pudi zechciał wystąpić w tym filmie. Mam nadzieję, że mu się podobało. Piszcie, jakie chcielibyście kolejne top 5, a ja się z wami żegnam. Cześć!